W hali sportowej swoje niezwykłe umiejętności zaprezentowali trenerzy oraz zawodnicy wschodnich sztuk walki. Choć tradycyjne szkoły sztuk walki przeżywają kryzys i nie cieszą się tak dużą popularnością jak przed laty, ta forma aktywności fizycznej ma wiele zalet i wpływa bardzo pozytywnie na zdrowie oraz ogólną sprawność fizyczną. Dlaczego warto uprawiać sztuki walki? Macie dlaczego? No przede wszystkim dla samego siebie. To już nie tak dla sławy, dla pieniędzy, bo to się ćwiczy właściwie dla siebie. Można poprawić swoją ogólność, sprawność fizyczną, jednak coś więcej umieć niż przeciętny człowiek, bo można się nauczyć takich technik czy takich, można nauczyć się jakichś bardziej takich akrobatycznych rzeczy czy coś. No człowiek wzbogaca sam siebie wnętrze i po prostu wie więcej niż można powiedzieć tak przeciętny człowiek. Jednocześnie różne odmiany sportów walki są bardzo widowiskowe i ich pokazy stanowią świetną promocję dla tych dyscyplin. Właśnie taki pokaz zorganizował w ubiegłą sobotę w Chrzanowskiej Hali Sportowej Janusz Wrześniewski ze Szkoły Chińskich Sztuk Walk Yin Yang. Planowałem sobie zorganizować jakiś pokaz taki wspólny tych szkół różnych w jednym miejscu, w jednym czasie, żeby to można było sobie porównać, jak, czym się charakteryzują, czym się różnią i jakie umiejętności posiadają poszczególne szkoły. I żeby zachęcić w jakimś sensie też młodzież do uprawiania tych dyscyplin, bo to jednak jest dyscypliny, które mogą w każdym wieku osoby ćwiczyć. Pokaz rozpoczęła Chrzanowska Akademia Jiu-Jitsu. Jej mistrz Bogdan Kędzierski i Marcin Kowalówka zaprezentowali bardzo realistycznie wyglądającą walkę pokazową oraz opowiedzieli o swojej dyscyplinie sportu. My reprezentujemy walkę, sztukę walki zwaną Jiu-Jitsu. Chcieliśmy w tym pokazie pokazać, skąd ona pochodzi, jak się kształtowała na przestrzeni wieków i czym jest obecnie. Na chrzanowskim pokazie nie zabrakło również bardzo popularnych w ostatnich latach mieszanych sztuk walki, czyli MMA. W Chrzanowie podstawowe ciosy i dźwignie zaprezentowali instruktorzy Akademii Sztuk Walki działającej przy Power Studio. Jednak najwięcej emocji wzbudził widowiskowy pokaz capoeiry. Ta wywodząca się z Brazylii sztuka walki oparta jest w dużej mierze na tańcu, co wpływa na płynność i nieprzewidywalność ataków. Najczęściej efektownych kopnięć. Nieodłącznym elementem capoeiry jest rytuał Roda, podczas którego zawodnicy tworzą zamknięty krąg. W nim śpiewem i muzyką zagrzewają oraz dopingują walczących. Na koniec próbkę swoich umiejętności zaprezentował organizator pokazu Janusz Wrześniewski. Pan dlaczego akurat chińską sztuką walki się zainteresował? One mają większą finezyjność, bardziej są szybsze, więcej mają tej swobody, nie ma tam takiej siły używanej, więcej używa szybkości, sprytu, bogactwo broni, można powiedzieć, samego sprzętu, tak jest ich szabla, i miedź, i włócznia, i halabarda, i trójksiężyce, i łańcuch, i pałki, jest tego dużo i tym wszystkim można ćwiczyć i to wszystko można wykorzystać później gdzieś w walce czy w jakichś innych sparingach. Tak. Janusz Wrześniewski trenuje chińskie style walki już blisko 30 lat. Podczas pokazu zaprezentował tai chi oraz odmianę kung fu. Mimo że frekwencja podczas imprezy niezbyt dopisała, taka forma promocji różnorodnych sztuk walki może się podobać i przyciągnąć do zaprezentowanych dyscyplin wielu nowych adeptów.